tenże respirator będzie służył bardzo wielu chorym i taki sprzęt jest dla naszych szpitali niezwykle potrzebny. Czas obecny to czas szczególny i każdy taki dar naprawdę przyjmujemy z wielką wdzięcznością i reprezentując i społeczność akademicką, i pan dyrektor Robert Krawczyk, który reprezentuje też i innych pracowników szpitali, bardzo naszym darczyńcom za tę rzecz bardzo serdecznie dziękujemy. Po raz pierwszy borykamy się z problemami gospodarczymi w połączeniu, albo może w związku z wyzwaniami medycznymi. Chcę w tym miejscu powiedzieć, że wszyscy wiemy, że to jest skromny dar, że to wszystko w obliczu potrzeb to jest kropla, ale jak to mówi się, że kropla czasami ratuje życie, kropla wody, a kropla drąży skałę i wiele innych porównań, które pokazują, że warto. Także w poczuciu skromności też, ale chciałbym powiedzieć, że jesteśmy bardzo wdzięczni pracownikom służby zdrowia i chcę również zadeklarować, że to nie ostatnia nasza pomoc czy wsparcie dla służby zdrowia. Jego magnificencjo, bardzo dziękuję za przyjęcie nas tutaj i za miłe słowa pod naszym adresem. Ten sprzęt, ja tak właśnie patrzę na te nalepki. OxyChem to są kombinezony, które, panie rektorze, są przez nas przetestowane na przynajmniej 3 misjach i także maseczki FFP3, żeśmy wybierali nie tylko te, które są jakieś pierwsze z katalogu, ale te, które znamy osobiście, żeśmy je używali, a także respirator. No ja mam takie wrażenie, może to zabrzmi trochę przewrotnie, ale chciałbym, żeby ta kolejna faza COVID-u, która nadchodzi, była jak najmniejsza, prawda? Żeby ten respirator jak najszybciej przeszedł do tego standardowego już użytku przy pacjentach, którzy może nie będą chorować na COVID. Tak jak pan prezes Wilk mówił, współpracę z PCPM-em rozpoczęliśmy na początku pandemii. Trwa ona do tej pory i mam nadzieję, że będzie trwała. Jestem podwójnie wdzięczny państwu za ten dzisiejszy dar, bo po pierwsze jest to pierwszy dar od kilku miesięcy. Ale być może zapoczątkuje to kolejne akcje, tak wspaniałe akcje, które będą wspomagać szpital i zapoczątkuje nie drugą falę pandemii, tylko drugą falę pomocy dla szpitali. Pan prezes powiedział, że jest to skromny dar. Ja uważam, że nie jest skromny. Uważam, że każdy dar, nawet ten jeden ciepły posiłek dla ratowników, o którym pan prezes wspominał, jest czymś wyjątkowym i zawsze będzie. I w imieniu pacjentów, ale przede wszystkim pracowników medycznych zatrudnionych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za donatorom i osobom, które pomogły w przekazaniu tego daru. Jesteśmy bardzo wdzięczni. Uprzejmie dziękuję.